że pokażemy kemping, to pokażemy. No zobacz, ile ludzi wyjechało dzisiaj. No właśnie mówiłam o tym wcześniej, że jest niedziela, czy wcześniej, czy później, nie wiem, w którym miejscu tego filmu będzie ten kawałek, o którym właśnie mówię, o tym, że jest niedziela, więc dzisiaj sporo osób wyjechało, być może jeszcze ktoś przyjedzie, ale to pokazuje też, że ludzie na weekend tutaj po prostu przyjeżdżają, bo bardzo dużo jest Włochów, więc w sumie nie dziwne. Tak jak i do nas na weekendy w Polsce. No często się wyjeżdża, nie? No i dobrze, idziemy w stronę basenu. Tutaj w ogóle zobaczcie, jest sporo placy zabaw, placów zabaw, bo to nie pierwszy, który tu widzę. Jesteśmy w tej części kempingu po tej drugiej stronie ulicy niż ta część bliżej morza. Dobrze powiedziałam? Tak. Logicznie to brzmi? Czyli ta gorsza część. Dalsza. No gorsza i lepsza, można powiedzieć, bo sam kemping tutaj wydaje się fajniejszy. Tu jest basen. Tu jest basen. Tutaj znowu domki, o których mówiłam też już chyba parokrotnie, że jest tutaj ich całkiem spory wybór. Tutaj kolejne alejki i kampery. Tutaj też jakieś namioty się pojawiają, co w sumie jest rzadkość. No fury wiadomo, że są, no bo jeszcze nie wszyscy wyjechali po tej imprezie. Dużo ludzi na tą imprezę przyjechało w ogóle dużo wcześniej. Właśnie po to, żeby przy okazji sobie tutaj wypocząć w tej miejscowości na tym kempingu. O, i zbliżamy się do basenu. Tu się nie wchodzi. To idziemy dalej. Jest cisza z tego, co słyszę na basenie. Ale to na pewno też jest urok takiej wrześniowej pory. Podejrzewam, że gdybyśmy byli tutaj w lipcu lub w sierpniu, byłoby znacznie dużo ludzi, znacznie więcej ludzi. Tutaj przy okazji plakat restauracji, która jest zaraz przy wjeździe na teren kempingu. No i później pewnie zajrzymy i zobaczymy, co tam można zjeść, jak to wygląda generalnie. Co my tu mamy? No takie standardowe informacje, żeby wziąć prysznic, zanim się tu wejdzie. Basen jest otwarty od 10 do 19. Zdaje się, że w niskim sezonie do 18. No i oczywiście trzeba sobie przed wejściem opłukać stopy. Nie idę się tu kąpać, ale idę wam pokazać, co i jak. Leżaków masa i w większości są puste. No ale właśnie, jesteśmy we wrześniu. Są prysznice. To super. No powiem wam, że ten basen jest świetny. Tutaj jest jakaś część chyba bardziej pod dzieci. Bardzo przyjemnie. Szczególnie, że nie ma tutaj ludzi teraz, więc aż miło byłoby tutaj przyjść, popływać. Może wieczorem jeszcze zdążymy, to nie jest takie oczywiste, bo dopiero wychodzimy, jest godzina 14, a wybieramy się do miasteczka, więc nie wiem, czy uda nam się dzisiaj tutaj zajrzeć. Pawła nie ma, gdzieś go wcięło. Ale przyznajcie, że basen fajny. Podoba mi się. Nie będę go obchodziła dookoła. I tu jest nawet chyba miejsce dla ratownika, czyli być może nawet ktoś tutaj czuwa nad bezpieczeństwem. Tam są w ogóle miejsca w cieniu góry. I coś w rodzaju pool baru chyba, jeśli dobrze widzę. Aż pójdę sprawdzić. Paweł pewnie zatrzymał się przy tych samochodach, żeby coś więcej nagrać. A, tam jest jeszcze jeden basen, zobaczcie. Tak, jest bar. Pewnie głównie z napojami i jakimiś lodami, przekąskami. Tutaj coś jakby jacuzzi, ale zdaje się, że wyłączone. A może nie. Nie wiem, zaraz zobaczymy.
Ten basen może być po prostu głębszy. No czadowo. Tak, to jest jacuzzi. Tylko nie wiem, gdzie się je włącza. Czy ono się włącza samo, czy trzeba je włączyć? Nie wiem, później może będziemy próbować. Czadowo, bardzo mi się podoba ta strefa. Wracam do Pawła. I zaraz pokażę Wam jeszcze inne, kluczowe dla kempingu, pewnie każdego kempingu, miejsca. Takie jak restauracja, jakiś sklep. No i tyle. No, także podsumowując, basen podoba mi się i mam nadzieję, że uda nam się skorzystać, przynajmniej na chwilę, że uda nam się tu przyjść. No, a tu jeszcze na odchodne chciałam Wam pokazać ceny za leżaki. No, powiedziałabym, że są dość niewygórowane. A teraz już naprawdę stąd wychodzę. No i teraz jesteśmy przy samym wjeździe na teren kempingu. Jesteśmy w godzinie około 14, zdaje się, więc właśnie kemping między 13 a 15 jest zamknięty, nie ma tutaj ruchu, no, żadnych silników, po prostu nie wolno po tym kempingu się poruszać autem w tych godzinach. Podobnie jak w nocy, już tam nie pamiętam w jakich godzinach dokładnie. Od 23 do 7 chyba. Do 7 rano, tak? No i tu jest restauracja. Mam takie mieszane odczucia co do niej. Nie jestem pewna, czy to rzeczywiście jest restauracja, czy bardziej taki trochę bar. No, no nie wiem. Trzeba by przyjść i spróbować, chociaż dzisiaj to, jeżeli w ogóle gdzieś siądziemy, to raczej wolałabym w miasteczku. Ale jak widzicie, można tu i kawę dostać, i lody, i pewnie jakieś inne słodkości. Ale też chcę Wam pokazać kartę, bo gdzieś tu ją widziałam. Jest i karta. Ristorante, pizzeria. Proszę bardzo, są pizze. Są jakieś bułki. Dalej pizze. Co my tu jeszcze mamy? Przystawki. No sami sobie możecie zobaczyć co dokładnie. Jest mięso. I dania główne, hamburgery. Jakieś warzywa dodatkowe. Przepraszam. Ryby. Co tu jeszcze mamy? Otwarte. To wszystko jest tak. Bar do 22.45. Restauracja z małą przerwą. Pizzeria. Też to wszystko się wydaje mi się, że to wszystko to jest to jedno. Ten jeden lokal. Nie wiem, jak oni to tam między sobą dzielą. Na te godziny otwarcia. A jest i menu dla dzieci. Macie nawet, tu jest jakiś zestaw za 6 euro. Są desery. Lody, jak mówiłam wcześniej. No i bar, a w barze to głównie napoje z tego co widzę i jakieś takie snaki, czyli panini, tosty. Widzicie? No powiedziałabym, że chyba spoko, nie chcę mi się teraz tutaj analizować tych cen, ale podejrzewam, że są chyba całkiem przyzwoite. Gdzieś tam Pawła wcięło. Tutaj mamy sklepy jeszcze dodatkowo, jeden spożywczy, taki market. Mogę wejść, rzucić okiem, żeby Wam pokazać, ale według mnie jest naprawdę bardzo dobrze zaopatrzony. W zasadzie wszystko, co potrzebne, można tu kupić. Piwo na wstępie oczywiście. Napoje. Mleko, nabiał. No w sumie naprawdę co tylko. Nawet jakieś produkty na grilla. Szynki takie bardziej włoskie, jakby ciastka. O, te ciastka tam na samym dole kiedyś kupowałam, bardzo dobre. Co tu mamy? Lody, piwa, napoje. No widzicie, że oliwy, naprawdę sklep, w którym w sumie chyba wszystko, co potrzebne, można kupić. Warzywa, owoce, pieczywo. Założę się, że codziennie można świeże kupić. Alkohole, trochę produktów takich bardziej przemysłowych, może można powiedzieć, chemicznych. No i tyle. Jeszcze jest muzyka, którą będę tu musiała jakoś pewnie zagłuszać. A tam jest sklep jeszcze jeden, taki bardziej przemysłowy. To zaraz go pokażę. No i teraz idę szukać Pawła.
I przy okazji pokażę Wam alejkę, która jest takim łącznikiem pomiędzy dwoma częściami tego kempingu. I właśnie tak, tutaj mamy wyjazd z kempingu. Wjazd jest tam z tamtej strony na samym początku. Wjazd jest naprzeciwko recepcji, o właśnie. A tutaj mamy taką alejkę, która prowadzi bezpośrednio na plażę. I to jest ta uliczka, która dzieli te dwie części kempingu właśnie. Więc jak widzicie, nic specjalnie przerażającego, nie ma tu jakiegoś dużego ruchu. Z tej strony kemping z basenem, z tej strony kemping, z którego bliżej jest do morza. To by było na tyle. Idę szukać teraz Pawła. Myślę, że to, co pokazaliśmy, wystarczy, żeby się zorientować, jak ten kemping wygląda i żeby wydać swoją ocenę, czy to jest miejsce dla Was, czy niekoniecznie. Czy Wam się podoba i chcielibyście tu przyjechać, odpocząć, czy może szukacie czegoś innego. Że na tym chyba mogę skończyć pokazywanie to Laguna Village, kemping Laguna Village, tak się nazywa ten kemping. Tu w ogóle jeszcze jakaś scena, na której pewnie od czasu do czasu dzieją się jakieś animacje być może, jakaś rozrywka, entertainment dla wczasowiczów. No tak sobie wyobrażam, że pewnie wieczorami tu się może coś dziać. Na kempingu, jak widzicie, mamy też sklep, całkowicie chyba dobrze wyposażony, zaraz zobaczymy. Tutaj jest restauracja, którą Wam pokażę później. No to oczywiście można zobaczyć, można znaleźć jakieś zabawki dla dzieci i te sprzęty, które są takimi łapaczami na dzieciaki. No taki, powiedziałabym, standard hotelowy. Tak to nazwijmy. O, to jest taki bardziej chyba sklep. Można wypożyczyć rowery, zobaczcie. I ten sklep jest chyba taki bardziej przemysłowy. Ja w zasadzie szukam przejściówki do prądu, ale boję się, że tutaj nie będzie. Są zabawki, buty, kawiarki, jakby co. O, są butle, to też jest ważne. Ale przejściówek może nie być. No zaraz zobaczymy. Muszę Pawła zapytać, czy to jest to. To jest chyba do wody. No i chyba zaczęłam o tym mówić, ale nie zbyt wyraźnie skończyłam, a mam dobry moment, bo jestem sama. Paweł gdzieś tam przepadł. Czekam na niego, więc kończę myśl. Ten kemping, na którym jesteśmy, on nazywa się, nie wiem dokładnie jak, Laguna. Podamy nazwę jego na pewno w tytule. W każdym razie to jest kemping, który on się rozpościera po dwóch stronach ulicy, tak naprawdę ma swój teren. I z jednej strony, tej, po której w tej chwili jestem, jesteście bliżej morza, a z kolei po tej drugiej stronie ulicy, a to jest mała uliczka, naprawdę mało, bo jakoś tam szczególnie nie jest uczęszczana. Po tej drugiej stronie z kolei, tam gdzie my mamy dzisiaj swoją parcelę, jest restauracja, bankomat, sklep. I basen. Dla większości z Was być może to będzie kluczowa informacja, że po tamtej stronie właśnie jest basen. W każdym razie na terenie całego tego obiektu, całego kempingu są domki i jeśli dobrze odczytałam z mapy, te domki są obsługiwane przez różne firmy. Czyli to tak jakby niekoniecznie wynajmujecie te domki na tym kempingu Laguna, ale są tacy jakby tour operatorzy jeszcze gdzieś po środku, którzy te domki wynajmują. Tutaj mogę się mylić, bo nie sprawdzałam tego tematu, ale tak na to mi to wygląda. Także jeżeli chcielibyście sobie wynająć domek, to już musielibyście zgłębić sobie temat. W każdym razie domków jest dużo i są różnego typu, mniejsze i większe, także można tam wybrać coś dla siebie. Ogólnie teren całego obiektu jest bardzo duży, wydaje mi się. Jeszcze nie byłam na basenie, później na pewno tam zajrzę, pokażę Wam, jak to wygląda. Restauracja jest zlokalizowana to blisko ulicy, też Wam później ją nagram. Średnio mi się podoba jej lokalizacja. Jeśli chodzi o te kempingi, na których już byliśmy, to nie jest, nie wygląda to jakoś szczególnie zachęcająco, szałowo, ale kto wie, może sprawdzimy. Na razie tyle, a mam nadzieję, że jeszcze pokażę Wam inne miejsca, które gdzieś tu będę spotykała. Właśnie teraz patrzę kątem oka na rodzinę, która się tutaj płucze po przyjściu z plaży. Są też takie małe, no może nie prysznice, takie krany, z których
No można płukać, przy których można się opłukać po prostu, czy nogi, czy jakieś zabawki z plaży przyniesione, czy jakieś inne gadżety. Także takie udogodnienia też są, ale to myślę, są zupełnie rzeczy normalne, jeśli chodzi o kempingi. Właściwie to stoję też przy jednym z takich miejsc, które może dla wielu, którzy jeżdżą kamperami, może być ważne. To jest takie miejsce, gdzie się oczyszcza te zbiorniki nieczystości z kampera. I to wszystko, tutaj takich miejsc jest w ogóle całkiem sporo, one są dobrze oznaczone, także tutaj można się naprawdę spokojnie, będąc kamperem, można spokojnie sobie tutaj chyba wypoczywać i skorzystać z wielu udogodnień, które są dla takich kamperowiczów istotne. My w busie mamy trochę inny filtr, na trochę inne rzeczy patrzymy, niemniej jednak, no... Tak naprawdę nawet jeżeli kemping nas wkurzył, o czym mówiliśmy już gdzieś tam wcześniej, no to ma sporo też zalet i widzę je dość wyraźnie. No i a propos kraników, wyglądają one mniej więcej tak. No to jest akurat pierwszy, który napotkałam i który Wam pokazuję. Tutaj za tym samochodem są domki jednego typu, ale na pewno nie są to jedyne domki. Już patrząc na opis takiej mapki, którą dostaliśmy w recepcji, widać, że te domki są bardzo różne tutaj. Od dwuosobowych, nawet po takie sześcio, chyba ośmiu nawet osobowo. Nie chcę tutaj kłamać, później Wam pokażę, jak wygląda ta gazetka, którą dostałam w recepcji. Tam przede mną teraz widzicie plac zabaw, jakiś stół do ping-ponga. Jakieś takie miejsce, gdzie można się, a właściwie gdzie dzieciaki może bardziej wieczorem mogą się pobawić. Zresztą wieczorem i rano, jak kto woli. W tej części nie ma żadnego zejścia w stronę plaży. Właściwie wyjście na plażę jest tylko jedno, co może być dosyć kłopotliwe, bo tak jak mówiłam wcześniej, kemping jest całkiem rozległy. Tutaj... O, idzie Paweł. Tu są łazienki, pralnie, prysznice dla tej części kempingu. Przy okazji, jak tu jestem, to Wam nagram pomieszczenie z pralką, w którym jest pralka i suszarka. Suszarka 3 euro, pralka 4 euro. Ktoś się akurat pierze, chyba w obu pralkach. A my idziemy dalej na... W ramach pokazania Wam tego kempingu wypada też wspomnieć o tym i pokazać, jak wyglądają same łazienki. Tu muszę Wam powiedzieć, że wygląda to naprawdę całkiem dobrze. I tak dosyć miło się korzysta. Takie strefy są porobione dla śmietników, one są oczywiście zagrodzone. Tutaj jest miejsce do oczyszczania tych, wiecie, pojemników w kamperach. A tutaj zbliżamy się do tej strefy takiej higienicznej, tej łazienkowej. Tutaj jest coś w rodzaju kuchni, zobaczcie. Nie kuchni. Po prostu macie zlewy z osuszaczami do naczyń. Czyli tutaj się generalnie można obsłużyć z myciem garów. Tutaj mamy toalety. Wszędzie są umywalki z takimi ściankami. Jest prąd oczywiście. I są toalety. Wszystko czyste, zadbane, schludne. Bo się nie można naprawdę przyczepić. Obok są prysznice. I tutaj tak samo. Umywalki z tymi fajnymi ściankami, one są bardzo fajne, bo podoba mi się to, że nie wszyscy tak koło siebie bardzo blisko stoją, pomimo tego, że stoją koło siebie blisko, to jednak jakaś tam intymność jest zachowana. Prąd, gniazdka i kabiny prysznicowe, całkiem spore. Super, że są tak duże, bo nie trzeba się dotykać tych ścianek, czy tam jakichś innych foliowych zasłon, czego nie cierpię. Tutaj macie wieszaczki w środku, oczywiście to wszystko jest zamykane. Kosze do śmieci. Jeden chyba na całą łazienkę, ale to chyba też nie stanowi dużego problemu. Tutaj macie krany, można coś się płukać, choćby nogi z piasku. No i łazienka męska. I to się obchodzi w sumie dookoła. Wszędzie są... Dzisiaj w ogóle jest dużo wolnych miejsc, dlatego że jest niedziela. Także chyba dzisiaj, podejrzewam, że wieczorem może pojawią się kolejni goście. Tu jak widzicie są i kampery, w tamtej części, o tam gdzieś dalej są namioty. Tutaj gdzie my stoimy jest tych namiotów zdecydowanie mniej, a z tej strony jest sporo domków różnego typu. Przejdę jeszcze raz przez tą, no powiedzmy, kuchnię. A, czy to jest w ogóle, to są miejsca do oprania.
ręcznego i tutaj prośba, żeby nie myć naczyń, no logiczne w sumie. No tutaj kuchnia, powiedzmy kuchnia. Kuchnia tylko jeśli chodzi o mycie naczyń, to nie mam pojęcia co to jest, może jest jakiś boiler albo co. No w każdym razie tak wyglądają łazienki na tym kempingu. No według mnie bardzo fajne i nie ma obrzydzenia przy korzystaniu z nich, co dla mnie na przykład jest dosyć ważne. No i dobra, wracam do nas. O, jaka szeroka w ogóle. Widzicie to? Ogrom miasta jest ta plaża, bardzo szeroka. Taka szeroka ta plaża, nie?